i właśnie wróciłam z zakończenia roku szkolnego. Co? Ale jak to? Przecież jest dopiero kwiecień. No tak, ale właśnie skończyłam klasę maturalną. Więc w zasadzie mam już wakacje. Matura? A, nieważne. I właśnie dlatego, że mam już wolne, postanowiłam zacząć robić filmiki. Już od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby zacząć pisać pamiętnik. Tak, wiem, dziwnie to brzmi. I myślałam, żeby zrobić to w formie bloga. Ale później stwierdziłam, wolę mówić niż pisać. Dlatego, chcąc uwiecznić czas pomiędzy liceum a studiami, postanowiłam kręcić tego typu filmiki. Będę mówiła w nich na przeróżne tematy, powiem, co ostatnio wydarzyło się w moim życiu. Tak sobie myślę, że ten czas właśnie pomiędzy liceum a studiami to pewnie będzie czas największych dla mnie zmian. Pewnie zmienią się moje poglądy na niektóre sprawy. Na pewno w niektórych filmikach będę przedstawiała jakieś swoje poglądy na dany temat. Jeśli oglądacie do tej pory, to trochę się wam dziwię, bo jest to bardzo lamowaty filmik organizacyjny. Wiem. Obiecuję, że kolejne będą ciekawsze, będę mówiła w nich na jakieś konkretne tematy, a co jakiś czas wstawię coś ambitniejszego. Już nawet nad tym pracuję, więc spoko. No więc do zobaczenia w następnym filmiku, a do tego czasu zadawajcie mi pytania w komentarzach niżej i może na nie odpowiem. No dobra, teraz idę uczyć się do matury.